Dobrze. Okay. Jako kolejny punkt, jak chcemy wybierać w przyszłości posłów i senatorów? Czyli wcześniej, jak chcemy wybierać w przyszłości prezydenta i pewnie w domniemaniu króla. To jest ustalone oczywiście zwyczaj, jak wybierać króla, ale można to doprecyzować. Ja chcę w przyszłości wybierać posłów i senatorów, no i ewentualnie samorządowców, prawda? Tu powinniśmy się wypowiedzieć, czyli dzisiejszych burmistrzów, wójtów, radnych i te nieszczęsne sejmiki. Nieszczęsne mówię, bo one są niekonstytucyjne i całkowicie uzurpatorskie, prawda? One zawłaszczają tą tradycję sejmików szlacheckich, sejmików ziemskich, jednocześnie nie przedstawiając, jak to się drzewiej odbywało dawniej. Stosunek Sejmu Walnego do inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie referendum dotyczącego jednomandatowych okręgów wyborczych, tych słynnych JOW-ów, finansowania partii politycznych z budżetu i ordynacji podatkowej. Tam chodzi o to, żeby były werdykty na korzyść zawsze podatnika. Bezsens kompletny. Pani chciałaby stanąć. Tak? Koło pana mogę stanąć? Może pani, ale słuchajcie, to się oczywiście, że tak. Dlaczego? Na bardzo chwilę proszę. Tylko. Ale nie ma problemu, nie, słuchajcie. Nie, to z tyłu troszkę. Słuchajcie, normalnie się obradowało. Ale tuż. Normalnie się obradowało, bo robimy tutaj trochę... Ja bym nie chciał występować jako celebryta. Ostatnio normalnie się obradowało, że rzeczywiście marszałek był w kole i posłowie siedzieli i wysłuchiwali. Marszałek ustępował, tak, i wchodzili na to miejsce posłowie. Dzisiaj to jest formuła półokręgu i mównicy. Ale tak kiedyś też było. Z tym, że rzeczywiście nie stawało się z tyłu, więc to koło robiło się półkolem, ale tylko dlatego, żeby nie było despektu, bo ja bym się musiał wtedy cały czas obracać, prawda, jakby to było koło. Więc jeżeli jest półkole, to jest mniejszy despekt, tak? Także, jak to się mówią po włosku, scusi per le spalle, musiałbym panią teraz przepraszać, więc jeżeli pani chce stanąć, to proszę, ale przede mną, a nie za mną. Bo nie może kobieta stać za w ten sposób, bo to jest taki despekt trochę, prawda? Jak ja bym tutaj... Okay. Może pani spokojnie stać i wsłuchiwać się, jeżeli pani chce, że tak powiem, uwiarygodnić to moje wystąpienie, pani, nie widzę problemu, prawda? Pan Cezary zresztą wypadałoby, żeby też tutaj stanął. Nie, jeżeli nie, spokojnie. Już... No dobra, ale to niech coś mówi przynajmniej. Także my nie mamy rzeczy reżyserowanych, jakichś ustawianych, prawda, jakiegoś anturażu, make-upu i tak dalej. Zachowujemy się naturalnie. Czy kontynuuję ten porządek dzisiejszych obrad 22 maja 2015 roku w Trzebnicy. Po mojej lewej ręce pani Beata Andrejas, poseł ziemi dolnośląskiej. Czy wrocławskiej, jak możemy to doprecyzować? Tak na razie możemy mówić wrocławskiej i dolnośląskiej. Dopóki się nie doprecyzuje, w sensie my jesteśmy za prawem. Tak, my jesteśmy za prawem zwyczajowym. Tworzymy zwyczaj i później ze zwyczaju robimy dopiero prawo. Nie odwrotnie. Nie z prawa robimy zwyczaj, bo to jest tragedia. Czy powołujemy uchwałą sancytem Komisję Obrony, dzisiaj czy powołamy, referendarzem, ja coś o ten temat powiem, Komisję Rady Stanu z radcą stanu, której radcowie stanu odpowiadają za kardynalne interesy Rzeczypospolitej i za naszą rację stanu, tak byśmy powiedzieli, bo dzisiaj nie ma kogoś takiego, prawda, są ministrowie, zresztą ja to później rozwinę, poszukiwanie radcy stanu do spraw interesów zagranicznych, poszukiwanie radcy stanu do spraw obrony historii powszechnej, a szczególnie historii najjaśniejszej Rzeczypospolitej, czy jak planujemy uczestniczyć w jesiennych wyborach parlamentarnych, powołanie sejmików ziemskich prowincjonalnych, zwołanie sejmików ziemskich prowincjonalnych, przedsejmowych i inne. I teraz mam od razu pytanie do pani poseł najpierw, ziemi dolnośląskiej, ziemi wrocławskiej, czy ma do tego zastrzeżenia i czy chce uzupełnić ten porządek o jakiś punkt. Czy coś na ten temat chce powiedzieć szerzej? Na przykład na temat tutaj, co pani zaczęła rozmowę kuluarową, nazwijmy o tutaj rynku. Czy można tutaj rozszerzyć ten porządek? Bo trzymajmy się potem pewnych zasad. Tak, żebyśmy uchwałę podjęli, tak? Podjęli o delegalizacji tych flag. Dobrze. Czyli jest zgoda na propozycję, która nie ma żadnej flagi. Że pani od razu dąży do tego, bo oczywiście ja muszę to podać pod debatę. I apel do zdjęcia ich spod. Tak, o ratuszy o uchwałę o nielegalności, o wieszaniu nielegalnych symboli na ziemi korony polskiej. O usunięcie. To precyzujemy, to wiemy, tak, o co chodzi. Jest zgoda? Tak. Jest zgoda, ale teraz głosujemy nad porządkiem, czyli dorzucamy to do tego porządku. Czy jeszcze coś dorzucamy? Czy jest zgoda na ten porządek? Ja przyniosę. Przez podniesienie ręki pani. Ja tylko przyniosę sobie. A notatki. Jeszcze nie ma, to jeszcze raz poddamy. Proszę przynieść pod notatkę. Sekundę. No nic nie wymuszam, oczywiście, że. Bardzo proszę. Jeżeli jest jakaś jeszcze uwaga, musimy się, słuchajcie, trzymać. Bo musimy też się uczyć pewnej dyscypliny, bo jak my tego nie pokażemy, bo to my pokazujemy sejmikom, jak trzeba obradować. Jeżeli... A, jeszcze. Proszę bardzo. Właśnie. No, proszę odwołanie PKW, Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę bardzo. O ten porządek. Jest zgoda? Tak. Czyli dwa punkty dokładamy. I jeszcze delegalizacja RAŚ.
Delegalizacja. Ruch Autonomii jest zgoda? Śląsk, ażeby w następnych, następnych wyborach nie brał udziału. Rozumiem. Bo Państwowa Komisja Wyborcza dopuściła Komitet Wyborczy RAŚ, KWU RAŚ, tak, do wyborów samorządowych. Ale jest jakaś podstawa w tym systemie prawnym bolszewickim, żeby ich nie dopuścić? W ich systemie? No pani... jest ich, to jest niekonstytucyjne. Ruch Autonomii Śląsk zagraża bezpieczeństwu konstytucyjnemu porządkowi państwa. Tak? Rozumiem. Rozszerzymy to później. Ich celem jest oderwanie Śląska od Polski. Pani Beatko, będziemy omawiać te trzy punkty, dzisiaj omówimy. Jeszcze jakiś punkt? Zresztą umówmy się tak, że jeżeli by nas jest mało, jeżeli by ktoś jeszcze coś, to w ramach tego porządku inne, nie jest to definicja w takim razie zamknięta. No nie uznajemy wyborów tak, 10 i 24 maja 2015 roku. Tak, to znaczy nie możemy za bardzo antycypować. Ja bym użył na razie tego 10, bo to możemy się odnieść. Natomiast 24 przegłosujemy po 24, prawda? My oczywiście odniesiemy się do tego. Drodzy Państwo, pierwszy etap, bardzo bym prosił, żeby pani teraz już usiadła, bo ja teraz... Nie, ale się głosować, głosować za porządek. No ale głosowaliśmy, jeszcze raz, proszę bardzo, powtarzamy, no tak. Czy jesteśmy za tym porządkiem plus to rozszerzony porządek? Tak, tak. Jednomyślnie, drodzy Państwo, dobrze. Tą część mamy za sobą, ponieważ ja deklarowałem, że obrady poprzedzą wykłady na temat historii Trzebnicy, ziemi trzebnickiej, o księstwie oleśnińskim troszkę, rys życia Przemysła I, księcia wielkopolskiego i dlaczego został objęty ekskomuniką, udział w zjeździe książąt płatowskich w Krakowie i o rysie życia Marii Karoliny Leszczyńskiej. Ja w takim razie zagaję troszkę tutaj na rynku, a potem się przemieścimy, dobrze? Powiem to i potem przeniesiemy się w inne miejsce. Panie Cezary, jakby pan tutaj wyłączył i włączył jeszcze raz, żeby mi nowy czas leciał, dobrze? Nie tym. Tym zawsze wyłączam. No dobrze. A się pomylę.